Witamy Państwa bardzo serdecznie z Krakowa. Jesteśmy na turnieju Smoka Wawelskiego w roczniku 2013. Przed nami rywalizacja w Lidze Mistrzów. Pierwszy mecz już za moment, Olimpia Wtelno kontra BSR FA Wilczki. Jest to mecz trzeciej kolejki. Oba zespoły rozegrały już po dwa spotkania. Olimpia Wtelno w pierwszym meczu pokonała 2-1 KS Łomianki, by w drugim meczu przegrać 3-0 z Kampak Okocimskim Brzesko. Jeżeli chodzi o zespół BSR Wilczki, w pierwszym meczu pokonali zespół Okocimskiego 2-1, w drugim 2-0 pokonali KS Zakopane, dlatego drużyna BSR to zespół jak dotąd niepokonany. Gramy po 15 minut, każdy z każdym będzie rywalizował w tym turnieju, gdzie nagrodą główną jest bon o wartości 3000 zł na zakupy w sklepie Jest Sport. Jest Sport jest partnerem tego turnieju, jego oficjalnym sponsorem, również ogromny okazały puchar dla zwycięzcy Ligi Mistrzów ufundowany przez sklep sportowy Jest Sport. Zespół Olimpii Wtelno na niebiesko w następującym składzie. Jeden to w bramce Marcel Polasik, dwa Aleks Bajerski, 33 Igor Wdowiak, 37 Tymon Wdowiak, 56 Franek Szczepiński, 80 Fabian Sienkiewicz i 82 Filip Ostałowski. Szkoleniowcy Olimpii Wtelno, bardzo żywiołowy duet trenerów, trener Łukasz Damski oraz trener drugi Jarosław Jastrzębski. Natomiast jeżeli chodzi o skład BSR Wilczki, 1 Kupis Leon, 99 Jakub Przygocki, 77 Szymon Płoński, 20 Kasper Kwaśniewski, 11 Filip Brzeszczak, 10 Witold Lipiński, 9 Dawid Zawadzki i z numerem 7 Filip Bulas. Trenerem drużyny BSR Wilczki jest Krzysztof Gołos, drugim trenerem Hubert Kałucki. 0-0 w tym spotkaniu, przypominam, gramy 15 minut, każdy mecz przy piłce teraz. Chcieli być piłkarze Olimpii Wtelno, ale futbolówka w rękach bramkarza BSR Wilczki. Leon Kupis wyprowadza akcję swojego zespołu, gra do Jakuba Przygockiego, zawodnik z numerem 77, atakowany bardzo wysoko przez zawodników Olimpii Wtelno, ale nadal to piłkarze BSR mają piłkę, choć teraz ją tracą. Olimpia Wtelno, atak lewą stroną, Franek Szczepiński, jeden, drugi, trzeci rywal obok niego traci piłkę i rusza. Rusza zespół BSR. Niedokładne jednak to zagranie i tylko rzut rożny dla grających w czerwono-czarne pasy zawodników BSR Football Academy Wilczki. Będziemy mieć dośrodkowanie z rzutu rożnego. Kasper Kwaśniewski już przy piłce, czeka jak są ustawieni jego rywale. I także koledzy, wykłada piłkę do Filipa Bulasa, ale ten jest blokowany. I przy piłce zespół Olimpii Wtelno, choć szybko ją tracą, dużo walki w środku pola, dużo interwencji takich wślizgiem. Widać, że jeden i drugi zespół nie chce jako pierwszy popełnić błędu, nie chce stracić bramki, bo trudno później będzie te straty obronić. Kolejny stały fragment gry, kolejna okazja dla zespołu BSR Wilczki. Dośrodkowanie bezpośrednio na bramkę Olimpii Wtelno. Marcel Polasik, bramkarz Olimpii, wybija na rzut rożny. Kolejny stały fragment gry, kolejna zagrania na bliższy słupek, ale to jest okazja na kontrę dla zawodników z Olimpii Wtelno. Niedokładnie jednak zagrywa Fabian Sienkiewicz i teraz fantastyczna okazja, mamy strzał, nie ma bramki, bardzo blisko dalszego słupka po strzale jednego z zawodników Olimpii BSR Wilczki był to Kasper Kwaśniewski, grający z numerem 20, który nieznacznie się teraz pomylił. Szybkie przeniesienie ciężaru gry na drugą stronę i mamy rzut rożny dla grających na niebiesko zawodników Olimpii. Zobaczymy, jaki wariant dośrodkowanie, ale tutaj jest zawodnik Wilczek, który przed momentem pojawił się na placu gry, to Dawid Zawadzki, który pędził teraz prawą stroną i udało mu się wywalczyć rzut rożny.
0-0, bezbramkowy remis w tych pierwszych minutach tego pojedynku. Sędzią tego meczu, sędzią wszystkich spotkań w rywalizacji Ligi Mistrzów dzisiaj na turnieju Smoka Wawelskiego jest arbiter Wojciech Potańczyk. Szuka tutaj sposobu lewą stroną boiska Olimpia w Telno na to, żeby zaskoczyć rywala. Franek Szczepiński z numerem 56 próbował tutaj zaskoczyć swoich przeciwników. 7 bramek strzelił już Franek w tym turnieju. Zobaczymy, czy uda mu się zdobyć 8. Tym razem jednak to zawodnicy Olimpii muszą bronić się przed atakiem swoich rywali. I nasz udrożny wybija piłkę Fabian Sienkiewicz. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Filip Bulas tym razem zdecydował się podnieść nieco piłkę. Tam był Dawid Zawadzki, ale nie udało się temu piłkarzowi skierować piłkę głową do bramki Olimpii w Telno. Chwila przerwy, trzeba poprawić te bandy okalające boisko. Rywalizacja toczy się na hali Orła Piaski Wielkie w Krakowie na dwóch boiskach jednocześnie. My tutaj pasjonujemy się i śledzimy rywalizację w Lidze Mistrzów. Po drugiej stronie trwa walka w Lidze Europy. Od bramki rozpocznie teraz zespół Olimpii w Telno. Bardzo dobry wyrzut piłki. Mamy sytuację 2-1, ale zamiast pomóc, to przeszkodzili sobie teraz piłkarze Olimpii, konkretnie Fabian Sienkiewicz nie zrozumiał się z Aleksem Bajerskim. Piłka już w rękach bramkarza drużyny Wilczek. Leon Kupis czeka na to, jak ustawią się rywale. Świetnie tutaj odnalazł na prawej stronie Dawida Zawadzkiego. Zawadzki na prawym skrzydle. Próba dośrodkowania i piłka wychodzi poza boisko. Będzie kolejny korner dla zawodników BSTAR FA Wilczki. Zobaczymy, jak tym razem piłka dośrodkowana lewą nogą. Poprawka. I będziemy mieć jeszcze jeden stały fragment gry. A tym razem to Szymek Płoński będzie dośrodkowywał prawą nogą. Odchodząca piłka. Jeszcze tutaj Marcel Polasik instynktownie podbił tą piłkę, która mogła go teraz zaskoczyć, mogła wpaść do siatki. I kontra. Olimpia w Telno. Skasowany jednak zawodnik przez Dawida Zawadzkiego. Zawadzki miał drugiego rywala, strzela, ale obok bramki. Zacznie Marcel Polasik. Gra na prawą stronę. Tam pojedynek Fabiana Sienkiewicza, który mija jednego, drugiego z zawodnika. Jeszcze pomógł sobie o bandę, próba dośrodkowania, ale tym razem nie udało się celnie wykonać tego ostatniego podania. Teraz mamy wślizg i było to nieczyste zagranie zawodnika Olimpii w Telno. Będzie okazja do uderzenia z dystansu. Chyba zdecyduje się zawodnik BSTAR Wilczki na bezpośredni strzał. Piłka centralnie ustawiona przed bramką Marcela Polasika. Dobra odległość, uderzenie. Broni Polasik, jeszcze Zawadzki dobija i mamy blok Franka Szczepińskiego. 0-0, choć emocji nam w tym meczu nie brakuje. Dużo sytuacji. Kolejna sam na sam. Słupek ratuje teraz Marcela Polasika. Jeszcze strzał Szymka Płońskiego, ale po raz kolejny piłka nie wpada do bramki zespołu Olimpii w Telno. Marcel Polasik rozpoczyna od bramki, wyrzut piłki ręką. Teraz dłuższe zagranie w centralną część boiska, ale szybko piłkę zabierają piłkarze BSTAR Wilczki. Jesteśmy już po lewej stronie boiska. Strzał, jeden, drugi rywal minięty przez Filipa Brzeszczaka, ale w tym najważniejszym, kluczowym momencie Brzeszczak traci piłkę. Kontra zespołu Olimpii w Telno, ale brakło boiska Aleksowi Bajerskiemu. Kolejna akcja budowana przez zespół BSTAR Wilczki. Indywidualna szarża Dawida Zawadzkiego. Zapowiadała się bardzo ciekawie, ale stracił Zawadzki piłkę, a przed chwilą jeszcze faul zawodników BSTAR Wilczki. I to Olimpia w Telno rozpoczyna grę z rzutu wolnego.
Chyba dłuższe zagranie. Dobrze tutaj kryci zawodniczycy Olimpii w Telno. Chociaż tu jeszcze była okazja dla Igora Wdowiaka. Igor dwie bramki strzelił póki co na turnieju Smoka Wawelskiego, ale teraz jego strzał obok bramki. Pięć minut pozostało do końca tego meczu, to oznacza, że 10 minut trwa już rywalizacja w tym meczu. Nadal mamy bezbramkowy remis w rywalizacji Olimpii w Telno z zespołem Biestar Wilczki. Olimpia teraz przy piłce konkretnie szarżuje tutaj po lewej stronie Franek Szczepiński, traci jednak piłkę i ruszają zawodnicy Biestar. Ach, Pop, nie pomogli sobie teraz dwaj zawodnicy Biestar. Jeden zablokował drugiego, kontra Olimpii, Olimpia! I broni świetnie z numerem 10 Witold Lipiński, który w tym meczu w roli bramkarza drużyny Biestar. Jeden z najlepszych strzelców zespołu Biestar Wilczki, Witold Lipiński, to oznacza, że trenerzy tej drużyny rotują zawodnikami na bramce. Każdy z piłkarzy musi też umieć bronić w tym zespole, to bardzo dobrze. Świadczy to o tym, że na ogólny rozwój zawodników postawiono w tej drużynie. Od tyłu starają się budować swoje ataki piłkarze Biestar Wilczki. Teraz tracą piłki, ale tylko jeden zawodnik Olimpii wyszedł, ale błąd i będzie bramka. Strzelał Aleks Bajerski, dobijał Franek Szczepiński i Olimpia w Telno wychodzi na prowadzenie 1-0. Bramkę zdobył z numerem 56 Franek Szczepiński. Bardzo ważna bramka w kontekście zakończenia tego turnieju, bowiem Biestar Wilczki póki co bez porażki, Olimpia jeden mecz przegrała. Będzie się teraz spieszyło zawodnikom grającym na czerwono-czarno. Tu jeszcze dużo gry, przed nami strzał i drugi słupek. Drugi raz obramowanie bramki ratuje drużynę Olimpii w Telno przed stratą gola. Franek Szczepiński, strzelec tej bramki, teraz podaje niedokładnie, pędzi z piłką zawodnik Biestar Wilczki, był to Kasper Kwaśniewski, jeszcze szarżuje on na prawym skrzydle i ma teraz jego drużyna rzut rożny, to właśnie Kasper będzie go wykonywał prawą nogą, więc piłka odchodząca od bramki Olimpii, zagrana na krótki słupek i futbolówka w rękach Marcela Polasika. Zobaczymy, czy zawodnicy Biestar Wilczki zdołają jeszcze odpowiedzieć na to trafienie Olimpii w Telno. Teraz indywidualna szarża Leona Kupica. Wszystko bardzo fajnie, ale niestety zabrakło mu już boiska. Wybiegł poza obszar gry teraz z futbolówką Leon Kupis. Niebezpieczne teraz zagranie w poprzek bramki, ale z akcją 2-1 wychodzą zawodnicy Biestar Wilczki. Dał się jednak zatrzymać i dogonić Kasper Kwaśniewski. Jest szansa na uderzenie z dystansu. Na takie zdecydował się Filip Bulas, ale nie trafił. Teraz sam na sam. Jeszcze walczy tutaj o piłkę. Zawodnik Olimpii w Telno przewrócił się i nie zdołał już oddać strzału, który pozwoliłby na uspokojenie tego meczu w samej końcówce. Przypomnijmy, Olimpia w Telno prowadzi 1-0. Przy piłce Biestar wyłożenie futbolówki, ale tam nie było żadnego z piłkarzy grających na czerwono-czarno. Od bramki pokazuje Wojciech Potańczyk, więc kolejną akcję będą budować piłkarze Biestar, ale teraz błąd naprawiony przez defensywę tej drużyny. Od bramki rozpoczyna Olimpia w Telno. Decydująca faza tego spotkania. Ostatnie sekundy tejże rywalizacji
I nadal prowadzą w tym meczu grający na niebiesko piłkarze Olimpii, którzy bardzo mądrze, bardzo dobrze się teraz bronią. Przywilej korzyści pokazał arbiter, ale cofnął grę. Spokojnie, spokojnie pokazują trenerzy Olimpii w Telno. No, ta drużyna nie będzie się już spieszyła w końcówce. Będzie jeszcze uderzenie na bramkę, wybicie i kontra. I ruszają piłkarze Biestar Wilczki. Pędzi prawą stroną Kacper Kwaśniewski, ale nie może tutaj minąć swojego przeciwnika, choć teraz się przebija między dwoma rywalami. Jeszcze w samej końcówce będzie, nie będzie już rzutu rożnego. Olimpia w Telno wygrywa z zespołem Biestar Wilczki 1-0. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył grający z numerem 56 Franciszek Szczepiński.